Siema, hello. Siema wszystkim. Dzień dobry. O kurde, wylał sobie kawę. Muszę iść do garażu, słuchajcie. Wziąć farbę i wziąć żyrafa. Żeby nie zapomnieć, otwieram drzwi i jeszcze bym musiał wrócić dzisiaj samochodem. Właśnie, klucz od domu muszę wziąć. Bo umówiłem się z Karolem na wymianę hamulców. Ale kurde, czy ja dzisiaj dam radę? To jest pytanie, czy ja dzisiaj dam radę? Bo Karol ostatnio był Dobra, słuchajcie, mam odkurzacz, mam papier, mam żyrafę. Wbijam się do samochodu. Pogoda trochę się zmieniła. Nie wiem, czy tak z rana tylko, czy jak. Ale tam. Ale się zmieniła. Pogadamy zaraz, jak tylko się tutaj ogarnę. A miało być tak ładnie. I miało być pięknie. Wypiłem kawę. Dzień dobry wam wszystkim. Tu Rafał z rana do was mówi. Taki vibe na poranek. Nie za mocny. Taki pochodzący bardzo powoli, ale dobrze rozkręcający ten dzień. Ja wam coś powiem. Dzisiaj jest to dzień, kiedy będziemy musieli wszystko wyszlifować. Jest ok. Mam nadzieję, że to przyschło wystarczająco dobrze i że będziemy mogli to zrobić, bo jeżeli nie będziemy mogli tego zrobić, no to skupimy się na wszystkim innym. Zrobimy to, co da się zrobić oczywiście. Obstawimy ostatni słupek do płotu. Wysypiemy piach, który można wysypać tam z tyłu. Może ustawimy tego manhola, którego kupiłem pod kostkę, aby to już było gotowe. Wiecie, zawsze możemy przyszliwować to jutro. A dzisiaj możemy zająć się też łazienką. Mogę obstawić brodzik. Mamy co robić. Nie wiem, co z tą pogodą dzisiaj. Najbardziej martwi mnie pogoda na weekend teraz, bo umówiliśmy się na camping. Mam nadzieję, że będzie ładnie. Zresztą mam ochotę coś tam nagrać, jak tam pojadę, bo są przepiękne widoki. Trochę słabo, że mam dwa drony i są obydwa rozbite. Ale kurde, tak wiecie, chciałem sobie wydać pieniądze na następnego drona, szukam go gdzieś na marketplace. Najlepiej, żeby był taki sam, bo wtedy miałbym w ogóle całą kolekcję baterii. Jeszcze nie utrafiłem, może coś trafię, tak od czasu do czasu sobie tam przeglądam. Ale też chodzi mi po głowie, wiecie, kamera taka 360 Insta. Też mi chodzi po głowie. W ogóle cały czas mi chodzi po głowie ten wyjazd do Polski maluchem na tydzień. Moja żona nie za bardzo chce ze mną jechać, mówi, że za daleko. Druga sprawa, że z dzieciakami to jeszcze ogarnęlibyśmy jakąś tam opiekę, ale chciałbym ją zmusić na to, żeby pojechała ze mną ten tydzień. Wtedy nie wracałbym na lawecie, tylko wróciłbym maluchem. Nie, wiecie, to mogłaby być fajna przygoda, nie? Ona nie za bardzo ma ochotę jechać tyle godzin, szczególnie maluchem. Także... Ale zobaczymy. Na pewno przyjedziemy maluchem do Londynu, słuchajcie. 11 czerwca i tak jak mówiłem na live'ie wczoraj, planowany wyjazd tutaj stąd jest o godzinie 8. Liczę, że w ciągu 2-3 godzin dojedziemy do 2,5 godzin do Londynu.
czyli będzie 10:30, koło 11:00 będziemy tam może w okolicach parlamentu, tam zrobimy z dwa kółka, przejedziemy później pod Trafalgar Square, czyli tak do 14:00 maksymalnie powinniśmy być na Alexandra Palace. Bo jeszcze zatrzymamy się, albo przejedziemy przynajmniej przy Piccadilly, wiecie to. Mogą być różne jakieś takie dziwne przystanki, bo nie wiem, coś się nam spodoba i będziemy chcieli zrobić zdjęcie. Ale nie wiem, czy Piotrek w ogóle był w Londynie maluchem. On się obawiał chyba jechać po Londynie, ale teraz będziemy nie miał za przewodnika, więc będziemy jechać. No i mamy nie jechać samotnie we dwójkę, tylko ma być jeszcze Mateusz, ma być jeszcze Przemek, maluchem, ma być jeszcze jeden kolega z Southampton. Zawsze zapominam jego imienia, przepraszam bardzo od razu. Ale muszę się kurde ogarnąć, bo ja z tymi imionami to w ogóle mam problem. Wiem jak nazywa się jego maluch, ale nie wiem jak on się nazywa normalnie. Więc możliwe, że na 5 maluchów będziemy jechać. I co? I pamiętajcie, 11 czerwca, Alexandra Palace w Londynie. Organizujemy sobie małe spotkanie. Może uda się nam, nie wiem, tam zrobić małego grilla. Ja coś tam z sobą wezmę do malucha, także wszystko jest możliwe. Dwie, trzy, cztery godziny poświęcimy tam na Alexandra Palace i będziemy musieli planować wtedy podróż z powrotem do domu. Także ja wam życzę, słuchajcie, miłego dnia. Zobaczymy się za chwilę. To już nie zamykamy. Trzeba zalać, to żeby zajmowało wszystko mi. Hello everybody! Co tam u was słychać, co? Ej, to się nie mogło wydarzyć inaczej. Jest biało. Wszystko jest na biało. Zobaczcie jak to wyschło. Tu nie trzeba malować. To już jest białe. Czy powiem wam szczerze, no ogólnie wygląda to bardzo ładnie, nie? Ale my sobie podocieramy, bo takie rzeczy, wiecie, gletą ściągałem. Ja też to niedokładnie robiłem, ale takie rysy na przykład zaciągnięte gdzieś po pasy, to wszystko ogarniemy. Będzie pięknie. Także sandal jest za 120 funtów. Wyobraźcie sobie, którą on już robotę zrobił. A najlepsze jest to, że mam bez światełka takiego tytana, już go nawet nie używam. I mam nówkę sztukę w ogóle, Evolution, bo kupiłem go 3 lata temu i on dalej jest w garażu nieodpakowany. Taki sper. Kto by powiedział, nie? Ludzie kupują za 1000 funtów narzędzia, może pracują sami nimi, wiecie, może bardziej dbają i tak dalej. Ale uwierzcie mi, nie bójcie się tych gratów, bo one naprawdę też robią robotę i zrobiły niejedną robotę i wszystko wyglądało dobrze. Także my sobie dzisiaj to przyszlifujemy. Ja jeszcze muszę kupić farbę, bo farbę, którą miałem białą, to była winyl, a ja nie chcę winylem malować na pierwszy coat, więc kupię emulsję i do emulsji dodamy trochę unigruntu. I tak to będziemy robić. Także lecimy z tym. Jestem pod Screwfixem, słuchajcie. Muszę wziąć papier, farbę, kostki do szlifowania, takie wiecie, gotowe kostki, słupek postfix to ze Screwfix, do tego z Travisa, będę musiał podjechać za chwilę, najpierw kostki, Adrian sobie w paluszek uderzył młotkiem, więc muszę wziąć plastry, zawinęliśmy mu na razie tak tym, czym mieliśmy w apteczce, bo sobie tak rozciął trochę, wiecie. Opuszek. Będzie dobrze. Będzie żył. Także idę po plastry przy okazji i sprawdzę, czy mają wylewki na jutro. Co to jest? Śrubka jakaś. Że zaraz zobaczymy, co oni tu mają. Jeżeli nie mają, to niech dowiozą na jutro. To jest po prostu niewyobrażalne, jak dużo można zmarnować czasu z tym głupim Screwfixie. Pomagając człowiekowi znaleźć rzeczy, które wysłałeś, nawet wiecie, no mówisz mu, że chcesz to, on mówi, że tego nie ma, ty mu znajdujesz, że jest, on dalej mówi, że nie ma, przychodzi jego koleżanka, menadżerka, bo już jestem trochę wściekły i ona mówi, że jest,
a on mówi, że nie ma. Ona mówi do niego, musi zrestartować komputer. On zrestartował komputer i nagle mówi, jest. Jezus Maria, gdzie jest energia tych ludzi? Gdzie oni są? Przecież oni nie żyją, oni już nie żyją. Mam plastry, mam farbę, mam wszystko. Wiem, gdzie wylewkę kupię, nie tutaj. Bo tutaj mają tylko 3 worki wylewki. Więc pojadę po wylewkę do naszego starego Screwfixa, gdzie odbierałem wcześniej. Mają 22 worki. Więc zrobię to dzisiaj prawdopodobnie. Nie wiem już sam. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się nasz Adrian czuje z tym palcem. Bo wiecie, jak to jest. Jak się widzi kogoś z raną, to jest inaczej. Jak sobie samemu zrobisz, no to z automatu, jak ktoś jest bardziej wrażliwy, to zaraz się niedobrze robi. Ale zawinąłem mu tego palucha, żeby właśnie nie widział. Tam sobie rozciął tutaj opuszek tak naprawdę, ale wiecie, no on po prostu jest wrażliwy. Więc mam plastry, mam całe opakowanie, słuchajcie. Zaraz mu to tak skleimy, że nie będzie mógł w ogóle dłonią ruszać. Let's go. Siemanero. Jesteśmy w Screwfixie, tylko już teraz w drugim Screwfixie. Stąd weźmiemy wylewkę i rękawiczki. I jeszcze nie odjeżdżam. Na razie tylko cofam. Kupiliśmy 22 worki wylewki. Bo tam pójdzie ładnie i grubo. No, kolego, musisz mnie puścić. Także zaraz będziemy to ładować. Słuchajcie, to może trochę potrwać, bo oni nieprzyzwyczajeni są do takiej ciężkiej pracy. Tu jest na razie 10 worków. Musimy słupek stąd zabrać. Nie można tego brać jeszcze, nie? Jak? Możemy słupek wziąć. Krawica? Możemy, tylko on ticket zaraz wystawi. Zastanawiam się, co tu jest grane. A co, to spadki są na tym? Zobaczcie, jest eco drain ten cementowy i jest strzałka na nim. To jak to niby ma działać? Co, on jest ze spadkiem w środku? Jaki bezsens. To jak to ustawiasz? Co tu jest, ścianka? Ścianka jest niżej może niż... Może ustawiasz to w level po prostu. Nie, faktycznie, zobaczcie, ścianka jest tutaj grubsza, a tu jest albo cieńsza. Albo się tak wydaje, może... A, może wiecie, o co chodzi? Łączenie, nie grubsze, nie grubość. Tu po prostu je... Ale to jest jakieś gówniane łączenie jest. To tak słabo klika w siebie pewnie, słuchaj. Nie bierzcie tego. Plastiki są lepsze. Bo tutaj macie taki zaczep. Możecie to złapać. Ładnie to się wszystko kupy trzyma. A ten beton to jak to się niby łączy? To tylko dostawiasz. Ja pierdzielę, weź to ustaw później. O, i tyle. Tragedia. I to już jest koniec, ty. Nie, nie kupujcie tego. Nie. Nie. Żebyście sobie na minę się nie wpieprzyli. Dobra, bierzemy słupek, bierzemy postfixa. Dwa plus dwa. Lecimy z tym. Thank you. Słuchajcie, bierzemy się za szlifowanie już żyrafą. Wszystkie rogi są praktycznie dotarte. Tak, mieliśmy wszystkie. Tu jeszcze ten pomieszczenie nie są. Mieliśmy przygodę, bo mieliśmy workiem zasłonięty odpływ. Tutaj wyobraźcie sobie i ten worek wpadł do środka. I żeby nie wpadł blisko, to wpadł w połowie dystansu. Miałem kamerę, tą kamerą chcieliśmy przepchnąć, ale ostatecznie tutaj klient miał ten taki, wiecie, do przeciągania kabli, takiego roda i użyliśmy tego. Wkręciliśmy śrubkę, tego typu rzecz. I wyciągnęliśmy worek, wyobraźcie sobie. Także dobrze, że te odpływy zrobiliśmy prosto, a nie jakieś wyginane i mamy dostęp do nich. Czy przez toaletę, i to jest taka nauczka na przyszłość, żeby planować dobrze odpływy. Bo choć stało się, co się stało, przypadek sprawił, że worek wpadł do środka, to mieliśmy możliwość wyjęcia tego worka bez większego problemu. Lecimy z tym. Thank you.
przerwa. Wyłączę to. Już mnie uszy bolą. Tutaj te pomieszczenie mam praktycznie dotarte. Został jeszcze sufit, ale to jest easy. Musiałem też wyczuć na nową maszynę tak naprawdę. Więc trzeba dostosować obroty do filii tak naprawdę, do plastra. Do twardego plastra były wolne obroty. To też takiego tipa mogę wam sprzedać. Ten papier ładnie zbiera, nie rysując. Do tego musiałem dostosować sobie obroty, tak samo na nowo. Bo albo zabierał za bardzo, nie? I rysował. Nie? Nieźle. To jest akurat, ale tu jest pięknie, nie? Także super. Dopieścimy to. Nie wiem, gdzie jest Mr. Maksymilian. Miał po... do sklepu po jedzenie. Tak? Dobra. A stakuje, czy jest samochód. Dobra, dobra. Manhola tu staku ustawił. Zobaczcie. Będzie ładnie, na nowo. I będzie prosto z kostką, także poprawiliśmy. Jak tylko Stachu zje, to myślę, że Stachu będzie nam pomagał, wiesz? To wszyscy będziemy robić. Żebyśmy ich zostali z tymi, z tym sami. Bo ja chcę to jeszcze pomalować. Uciekam stąd. Muszę coś zjeść. Także mamy sporo dotarte, powiem wam szczerze. Najważniejsze to wyczuć z powrotem produkt, którym się pracuje. I maszyny. I będzie dobrze. Będzie pięknie. Ja ogólnie widzę, że będzie ładnie. Tylko nie chcę na ostatnią chwilę malować. Bo to zanim dotrzemy, wiecie, to jeszcze chwilę. Zanim przetrzemy ściany z kurzu, to jeszcze chwila. No i jak ja wpadnę na wałek, ktoś musi robić dookoła rogi, więc samo malowanie następna z godzinami. A tego czasu wcale nie mamy tak dużo, bo już jest 12:30. Więc tak naprawdę do godziny czasu musimy mieć wszystko przyszlifowane. A ja na trzecią mam wycenę. Wow, chyba tu przeniosę ogólnie. Lecę na zakupy. Jesteś zajebisty, czy nie jesteś? Zależy, kurwa, w jakim sensie. Jest, czy nie jest zajebisty? Jest, oczywiście, że jest. Kto nie jest taki zajebisty, jak masz? To się nie martw. Ty się nie martw. Wszystko jest dobrze. Tu trzeba wierzyć w swoją zajebistość. Jest pięknie, będzie ładniej jeszcze. Słuchajcie, jesteśmy na etapie kończenia szlifowania. Gdzie ja na połowę tego szlifowania to uciekłem. Taka prawda. Super, nie? Zostało tylko tam kawałek sufitu do zarzucia. No i ten sufit tutaj nade mną na mnie czeka, bo chłopacy stwierdzili, że niech będzie to moja sprawka. Także ja to biorę. Odkurzamy i co robimy? Malujemy. Będziemy malować. Na biało będziemy malować. Nie ma lipy, słuchajcie. Rozcieńczyliśmy tak farbę, że nie wiem już sam, czy ona maluje, czy tylko wodą maluje. Tu zrobiłem próbę. To się wszystko okaże. Co to za farba? Sam Badę do mnie napisał. Ciekawy jestem. Teraz się dowiemy. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że Rafał Budowlaniec będzie jechał maluchem do Polski. Musicie mi pomóc w tej promocji, aby cały świat wiedział, że taki Rafał jedzie maluchem do Polski. Powiem ci, że lubię malować. Ja naprawdę lubię malować. Naprawdę. No tak, malowanie jest fajne. Malowanie jest super. No. Niektórzy lubią, bo kurwa u mnie kolega w Lublinie siedzi na co dzień tylko maluje, kurwa. Ja bym nie wiem, na co dzień ktoś
się malować. Tak nie codziennie, ale ogólnie jak maluję, to lubię. Tak czuję taką jakąś satysfakcję z tego, że to robię. No i to co ci Adrenia mówił. Widać efekty i to dość szybko. Dokładnie. Wiesz, pomieszczenie ci się zmienia, tak. A szczególnie nakładasz jakiś ładny kolor. Tak, więc właśnie nakładasz jakiś ładny, kontrastujący kolor. To wiesz. Teraz to już w ogóle biały na biały. Chciałbym przypomnieć. Chciałbym przypomnieć te rogi u góry, nie? Ale tu kolega pędzelkę robi. Nie rogi, tylko mówię o samym boku. Gdzie? Tu. A tamto, zaraz przemaluję, zaraz, spokojnie. Zaraz wyjdę do tego. Czy wydawałoby, że ona jest tak rozcieńczona, ale ona i tak twarz lepiej mi zostawiła. Zostawiła. Naprawdę. Ale podejrzeć to przez nie jeszcze. To też się zabije jeszcze. Ja myślę, że klient to jest... za dobrze ma tą robotę. Za dobrze. Naprawdę. Gdyby był takim, wiecie, jakimś chujowym klientem, to byśmy mu tutaj zrobili, nie? Po swojemu. Ale że jest bardzo dobrym klientem, dobrze płaci, dba o nas, robi kawę, kupuje pizzę. Tutaj chwila, jeszcze moment. Czas mamy bardzo dobry dzisiaj. Zdążyliśmy się wszystkim wyrobić. Przyszedł ten moment, aby się z wami pożegnać, moi drodzy widzowie. Mamy dotarte, mamy pomalowane, jesteśmy zajebiści. Naprawdę, ja mam takie swoje, wiecie, gdzieś tam targety na dzień, tydzień i tak dalej. I jak tylko mi się coś obsuwa robi, to zaczynam się denerwować, ale tu naprawdę się dzisiaj udało. Dogoniliśmy ten tydzień, bo w poniedziałek mieliśmy obsuwę z płotem. I nagle zrobiło się, co się zrobiło, udało się to wszystko spiąć do kupy. Więc, proszę państwa, to jest... No? Weź jutro kilka drutów tych grubszych takich, nie 16, tylko 12, a miałeś 30. Mam pod garażem, no. No, weź te kawałki, a se potnę i posuwaj, będzie bezpieczny. Dobra, dobra, dzięki. Druty, właśnie, właśnie. Płot, słupek mamy ostatnio obstawiony, za chwilę wam pokażę. Manhol obstawiony. Wszystko jest dotarte, pomalowane na biało. Zobaczcie, jak to zaczyna wyglądać. To jeszcze jest mokre tutaj, bo malowaliśmy na koniec. Ale to zaczyna być białe, a malowaliśmy naprawdę rozcieńczoną farbą z unigruntem i trochę wody. Po to, żeby to się wszystko ładnie nam szczepiło, aby nam się nie odlepiało, nie rolowało podczas malowania już głównego. Także zrobiliśmy tym razem po polsku. Jestem zadowolony z siebie, bo ten plaster, wiecie, ja już się tam go uczę i próbuję. Ja jakoś nie chcę robić chyba tego plastra ostatecznie, bo ta jakość jest po prostu do dupy. Może ludzie umieją to zrobić, może im się to podoba. Ja jednak mi się to nie podoba. To jest moje zdanie. Nie wiem, czy to popieracie, czy nie, ale to jest zrobione tak, jak ma być. To jest pięknie. Te ściany są równe, słuchajcie, prościutkie. Nie tam jakieś falendy na YouTube. Jak przyświecę światło halogen, bo pod halogen robiliśmy, to ta ściana jest prosta, a nie gdzieś tam faluje. Więc mi na takiej jakości ostatecznie zależy. No i co jeszcze wiąże się z tym? Dzisiaj mamy czwartek. Dwa dni temu zaczęliśmy naciągać we wtorek. Wtorek, środa, czwartek przytarte, pomalowane, a z plastrem trzeba tydzień czekać, zanim będzie gotowe. Wiecie, cały ten proces jest dłuższy. No i jakość kiepska, więc dlaczego ja mam czekać na to, żeby coś tam później poprawić? Jeżeli chodzi o Gipsara, to używałem go teraz po raz kolejny i mogę powiedzieć, że jest dobry. Łatwo się go przyciera. Tak jest napisane na worku, że jest na start i finish i faktycznie jest to uniwersalna zaprawa. Polecam. Jeżeli chcecie zrobić sobie taką gładź jak tutaj, jest łatwa do obróbki, łatwa do przytarcia, każdy powinien sobie poradzić, powiem wam szczerze, więc ja już się z wami będę żegnał, pokażę wam jeszcze, tu jeszcze próg został dolany, bo jutro wylewki oczywiście, czy te worki zostały schowane? Na pewno przykryte, na tatce zostały. Te wylewki są na tatce? Dobra, jest przykryta. Nara. Słupek dojechał, ostatni, nie, bo tego brakowało.
Ten słupek został wstawiony wczoraj, więc tutaj już będzie inny płot. Tu mamy drewniany płot, jest cacy. Mamy wylewkę zrobioną pod szopkę, bo ta szopka będzie taka nieregularnych kształtów. Mamy manhola ustawionego względem teraz przybudówki, bo on też jakiś taki przekoszony stał. Więc została nowa płyta założona, ze spadkiem przygotowana już pod kostkę. Kostka tutaj leży, także będzie się działo, słuchajcie. Jutro wyrzucimy piach, który mamy jeszcze z przodu i będziemy wiedzieć mniej więcej, ile tego piachu jeszcze nam trzeba, więc zamówię go i przyjedzie pewnie poniedziałek, wtorek do nas. Ja tak gadam, jakby to był ostatni dzień w tygodniu, ale jutro jest piątek, słuchajcie. Co my zrobimy jutro? Miłego piątku wam życzę, bo wy oglądacie to w piątek. Pamiętajcie, 11 czerwca, spotkanie w Londynie na Aleksandra Palace w okolicach godziny 2. Także trzymam kciuki, że zobaczymy się w licznym gronie. Ja teraz kończę, zobaczymy się jutro. Miłego oglądania. Cześć!